Bardzo dziękuję za nominację Andrzejowi Hała Budzie ze Świecia. Dzięki, Andrzej. Przeczytam fragment książki, którą czytałem jakiś czas temu. Książka nazywa się Detroit, sekcja zwłok Ameryki i napisał ją Charlie Leduff. Chyba niedawno ją napisał. Zadzwoniłem do paru znajomych gliniarzy z Wydziału Zabójstw i zostawiłem im wiadomości o znalezionym ciele. Nie dzwoniłem pod 911, bo nie wydawało mi się, by miał to być w jakimkolwiek sensie nagły wypadek. Nie było krwi. Facet się nigdzie nie wybierał. Mógł zaczekać. Wróciliśmy do redakcji. Warczał znów filmowy samochód. Parę minut po tym, jak dojechaliśmy do biura, zadzwonił mój telefon. To oddzwaniał jeden z gliniarzy. Ej, zadzwoń po prostu na numer alarmowy, powiedział. W jego głosie słyszałem zmęczenie i obojętność. W końcu i tak nas wezwał. Zadzwoniłem na 911, odebrała kobieta. Powoli wyjaśniłem, o co chodzi. Gdzie znajduje się ten budynek, zapytała. Otworzyłem internetową mapę na komputerze fotoedytora. Nad zdjęciem stóp zamarzniętego faceta zebrała się już cała grupa redaktorów i fotografów news. Myślisz, że samo to wystarczy, by zrobić historię? Zapytałem jedną z bardziej pomysłowych koleżanek. Tak myślę, odpowiedziała, bo to ważna historia. Minęło 20 minut i centrum alarmowe do mnie oddzwoniło. Tym razem na linii był mężczyzna. Gdzie jest ten budynek? Jeszcze raz podałem lokalizację magazynu. Odparł, że wyślę tam ekipę. Gary Miles, zastępca redaktora naczelnego News, powiedział, bym wstrzymał się z pisaniem tekstu do momentu, gdy władze wydostaną ciało z magazynu, bo może poznamy przyczyny śmierci i inne takie szczegóły. Tak więc pojechaliśmy z Ortizem z powrotem do magazynu i czekaliśmy tam aż do zachodu słońca. Nie doczekaliśmy się żadnego radiowozu ani straży pożarnej. Pojechaliśmy do domu, żeby zjeść ciepłą kolację. Nazajutrz rano znów wróciliśmy z Ortizem na miejsce, by zobaczyć, jak potoczyły się losy naszego zamarzniętego faceta i zebrać jakieś nowe szczegóły do artykułu, który mieliśmy razem stworzyć. Niewiarygodne, ale ciało wciąż tam było i powoli stawało się materiałem na drugą samodzielną historię. Dwie tkwiące w lodzie stopy i nikogo, kto by się nimi przejął. Ten magazyn regularnie odwiedzał cały zastęp bezdomnych. Próbowali się tu nieco ogrzać, czekając na otwarcie schroniska przy Michigan Avenue. Tam przynajmniej niektórzy z nich mogli liczyć na kawałek podłogi do spania. Jeden z bezdomnych mężczyzn, który składał się niemal wyłącznie z kości i wąsów, leżał pod stertą brudnych koców parę metrów od szybu windy. Znasz tego gościa z dołu? Zapytałem go. Nie jestem w stanie rozpoznać go po butach, odpowiedział. Dzwoniłeś na policję? Nie, myślałem, że zrobi to ktoś inny, przyznał. Tutaj przychodzi wielu ludzi z aparatami i komórkami. On leży tu przynajmniej od zeszłego miesiąca, wtrącił się jego kolega, który pojawił się nagle, niosąc ze sobą jakieś szczapy drewna, by rozpalić ogień pod beczką na ropę. Myślałem, że to manekin. A poza tym, dodał, wolałbym raczej mieszkać tuż obok trupa, niż bawić się w chodzilisek koło drogi, walcząc o krzesło w schronisku. A po chwili zapytał, dałbyś parę dolców? Dzięki. To bardzo fajna książka jest i polecam. Jest to książka o upadku wielkiego miasta Detroit w Stanach Zjednoczonych. Warto ją przeczytać. Jako następnego polecam Marka Motyleckiego z miejscowości Chełmno.